Agnieszka Smoleń, dobry wieczór. Do końca tego tygodnia Polska będzie w pobliżu wyżów, dlatego nie spodziewamy się deszczu, ale nie zabraknie mglistych poranków i przymrozków. Jutro słoneczną pogodę w Małopolsce będzie kształtował wyż z nad Ukrainy. Napłynie cieplejsze, już nie arktyczne, a polarno-morskie powietrze. W nocy miejscami widzialność do 200 metrów mogą ograniczyć mgły. Wiatr będzie słaby, a w górach umiarkowany. Temperatura spadnie do minus 3 stopni w Zakopanem i Nowym Targu. W Oświęcimiu 1 stopień powyżej zera, w pozostałych miastach minus 1. Środa zapowiada się słonecznie, na termometrach zobaczymy 9 stopni na Podhalu, w pozostałej części regionu maksymalnie 10. Temperatura odczuwalna będzie jednak niższa z powodu wiatru, będzie umiarkowany, w rejonach podgórskich porywisty. Silniej powieje również w górach, tam w porywach do 60 km na godzinę. W Krakowie najcieplej będzie jutro o 13, maksymalnie 10 stopni, wiatr w porywach do 14 km na godzinę. Ciśnienie będzie spadać, jutro w południe wyniesie 1001 hektopaskali, biometr będzie zmieniał się z obojętnego na korzystny. W kolejnych dniach również nie zabraknie słońca. Zachmurzenie będzie co najwyżej umiarkowane. Poranki mogą być mgliste. W czwartek temperatura wyniesie od 8 do 11 stopni. W piątek maksymalnie 8. Poziom pyłu PM10 może jutro przekroczyć normę, szczególnie w powiatach krakowskim, suskim i nowotarskim. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.